Na oddziale chorób płuc w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Pucku będzie można wykonywać więcej badań spirometrycznych. Szpital otrzymał specjalistyczną aparaturę pomiarową. Do tej pory wykorzystywaliśmy jeden spirometr, natomiast w ostatnim czasie otrzymaliśmy od koncernu paliwowego Orlen dwa spirometry właśnie firmy LungTest. Na pewno się przydadzą tak w celu dalszego monitorowania zdrowia płuczan. To istotna pomoc dla oddziału. Dzięki temu będzie można wykonać znacznie więcej badań. Do tej pory korzystaliśmy w naszej poradni z jednego spirometru. Dodatkowe dwa pomogą, myślę, że na pewno zwiększyć liczbę tych badań. No, oprócz sprzętu potrzebni są też ludzie na pewno. Natomiast no często musieliśmy, badanie spirometryczne na przykład z taką próbą rozkurczową trwa przynajmniej 25 minut, więc jeżeli byśmy mogli robić to jednocześnie na dwóch, trzech aparatach, no jest to większa liczba przebadanych pacjentów. Czym jest spirometria? Ma ona podstawowe znaczenie w ocenie czynności płuc. Jest wykorzystywana do diagnozowania i monitorowania chorób układu oddechowego, oceny rokowania i efektów stosowanego leczenia. Znajduje zastosowanie także w ocenie wpływu szkodliwych czynników zewnętrznych na układ oddechowy, takich jak palenie papierosów, narażenie na zanieczyszczenie powietrza i zanieczyszczenia środowiskowe w warunkach pracy. Spirometria oprócz chorób układu oddechowego również przydatna jest w chorobach reumatologicznych, w chorobach jamy brzusznej, internistycznych, więc jest to badanie, które pozwala nam nie tylko ocenić i zdiagnozować chorobę, ale również monitorować stan zdrowia, więc tak, jak najbardziej powinna być i jest na szczęście bardzo rozpowszechnionym badaniem. Aparatura do szpitala trafiła w ramach projektu programu kompleksowej profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców Płucka i powiatu płuckiego. Zestawy do badań zostały zakupione przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie ze środków przeznaczonych na ten cel przez Fundację Orlen.